Po zakończeniu okresu leasingu finansowego, kupujący, czyli korzystający z przedmiotu umowy leasingowej, może nabyć na własność dany środek trwały. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z leasingiem finansowym, jest on w pierwszym momencie składnikiem majątkowym korzystającego leasingobiorcy, czyli tego przedsiębiorstwa, który będzie chciał korzystać z danego środka trwałego w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale po zakończeniu umowy musi on teoretycznie zwrócić ten środek trwały do leasingodawcy, czyli do banku lub firmy leasingowej. Jeżeli chce on nabyć dany środek trwały, istnieje taka możliwość. Tutaj mam zapisane dwie klasyczne operacje związane z taką ewidencją. Oczywiście, jeżeli ten schemat i to rozpisanie jest dla Was wystarczające, jak najbardziej. Jeżeli potrzebujecie teorii związanej z leasingiem, zapraszam do zapoznania się z prawą stroną tego opisu lub do pozostałych wcześniejszych filmików dotyczących ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem operacyjnym czy też finansowym, co do ewidencji u finansującego czy korzystającego. Na tym filmie kończymy już etap omawiania leasingu tymi dwoma krótkimi operacjami. A więc operacja numer 1. Zapłacone z rachunku bankowego za fakturę sprzedaży środka trwałego po zakończeniu leasingu 1000 zł i 230 zł VAT-u. Razem z konta bankowego wychodzi kwota 1230 zł. A więc jeżeli my, bo to jest ewidencja u korzystającego, chcemy nabyć środek trwały, z konta bankowego aktywnego rachunek bankowy wychodzi nam kwota 1230 i ta kwota może być potraktowana jako pewna należność związana z leasingiem. Można to potraktować jako zobowiązania leasingowe i tutaj to zobowiązanie leasingowe zostaje wyksięgowane. I jeżeli maszyna początkowo była warta 140 tysięcy złotych, to oczywiście 126 tysięcy złotych to jest wartość umorzenia, czyli utraconej wartości tego środka trwałego. I jeżeli już tym samym przyjmujemy środek trwały, który miał 140 tysięcy złotych wartości godziwej tej początkowej, a stracił 126 tysięcy, my go kupujemy po 1000 złotych. Mamy w tym momencie możliwość przeksięgowania, czyli już zamknięcia tematu leasingu i możemy przeksięgować niespłaconą część tego zobowiązania z tytułu leasingu na pozostałe przychody operacyjne. Bo generalnie, jeżeli coś kosztowało 140 tysięcy, a straciło wartość 126, to mamy jakby środek trwały o bieżącej wartości 14 tysięcy złotych. My nabywamy go po 1000, a pozostałe 13 tysięcy złotych możemy potraktować jako pozostałe przychody operacyjne, czyli dodatkowe przychody niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli na przykład produkcją. Oczywiście, jeżeli tutaj w operacji pierwszej wychodzi nam kwota 1230, to 1000 zmniejsza nam, pomaga nam rozliczyć to zobowiązanie związane z leasingiem, a jednocześnie pozostała część kwoty związana z VAT-em jest księgowana na koncie rozrachunki z tytułu VAT, tak żeby suma VAT-u, suma netto wartości tego zobowiązania dawała nam wypłaconą kwotę.